Zapraszamy na pierwsze w 2022 roku wiosenne wydanie Agrowiadomości Non-Stop, a dziś w programie m.in. Rząd uruchamia planowane dopłaty do nawozów dla rolników. Taką informację przekazali podczas wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Od przyszłego tygodnia będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze rozwoju produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Weszły w życie ważne zmiany dotyczące zatrudniania Ukraińców w gospodarstwie. Przewidują one możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika na wydłużony niż dotychczas okres. W skupach na minus ceny za tonę pszenic i pszenżyta, na plus pozostałe płody rolne. Najwięcej zyskuje rzepak i żywiec wieprzowy. Na zakończenie programu drugie spotkanie z naszymi przedstawicielami terenowymi i raport z całej Polski dotyczący aktualnej sytuacji w najważniejszych uprawach. Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas konferencji podali informację, że rząd uruchamia planowane dopłaty do nawozów dla rolników. Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności. Temu, który wiemy już, że będzie niesamowicie dynamiczny, będzie niestety wysoki. Co w związku z tym trzeba robić? Trzeba działać u źródła, trzeba działać tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty. Dzisiaj rolnicy ponoszą największe koszty na nawozy. I dlatego nawozy, jako jeden de facto z komponentów całego procesu tworzenia żywności, będą tym naszym pierwszym elementem tarczy antyputinowskiej. Jakie to są dopłaty, szanowni państwo? To 500 zł. Do każdego hektara, do 50 hektarów użytków rolnych, a do łąk i pastwisk to 250 zł, również do 50 hektarów. Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja tego roku. Pieniądze ma wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd przeznaczył na to działanie 4 miliardy złotych. Ta rekompensata będzie różnicą kosztów w zakupie, a 500 zł jest tym górnym limitem pomocy do hektara gruntów ornych i 250 do 1 hektara użytków zielonych. To jest nie 500 zł do tony, pragnę podkreślić, tylko przeciętnie, jeśli się zużywa na 1 hektar upraw rolnych no około 1/3 tony nawozów, to oznacza, że to będzie rekompensata mniej więcej około 1500 zł do 1 tony nawozów, czyli tak naprawdę ta poprzednia cena byłaby już, wzrost poprzedniej ceny był już kompensowany w całości. Pomoc będzie udzielana rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej. Od 29 marca będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt mogą się ubiegać rolnicy, m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tysięcy euro do 250 tysięcy euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. W ich przypadku wsparcie finansowe może obejmować dofinansowanie w zakresie budowy budynków inwentarskich, ich modernizacji, wyposażenia, również w zakresie magazynów na pasze dla tych zwierząt. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu maszyn, urządzeń wspierających produkcję zwierzęcą w gospodarstwie. W przypadku komponentu wsparcie produkcji prosiąt pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 900 tysięcy złotych dofinansowania agencji, co stanowi nie więcej niż 50% tzw. wydatków kwalifikowanych. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie co najmniej o 10%. Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu.
Tutaj ci rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie agencji na budowę urządzeń do poboru i do rozprowadzania wody, w szczególności na plantacjach wieloletnich roślin sadowniczych, warzyw, innych uprawach, które wymagają tego zasobu wody, szczególnie w tych newralgicznych okresach wzrostu. Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie to jest niezależne od limitu pomocy uzyskanego w innych komponentach modernizacji. To jest taki dodatkowy atut, że mogą rolnicy wykorzystać te środki, nawet jeżeli już z innych form wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych korzystali. Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i oddziały regionalne agencji w okresie od 29 marca do 27 maja. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Weszły w życie ważne zmiany dotyczące zatrudniania Ukraińców w gospodarstwie. Od 24 lutego obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa. Nowe przepisy przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika, będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, to jest na czas ich legalnego pobytu na terytorium Polski. Taka możliwość przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego do dnia określonego w rozporządzeniu, które zostanie wydane w przyszłości w związku z działaniami wojennymi oraz deklarują chęć pozostania na terytorium Polski. Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach. W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów, to jest 180 dni w danym roku kalendarzowym. Zakończyła się druga edycja organizowanego przez Lubelską Izbę Rolniczą konkursu wiedzy rolniczej imienia Tadeusza Skiby dla uczniów szkół rolniczych z województwa lubelskiego. Ideą zabawy jest propagowanie aktywnego angażowania się w działalność samorządu rolniczego oraz zainteresowanie tematyką izb rolniczych. Bardzo ważne dla organizatorów jest również upamiętnienie osoby patrona konkursu Tadeusza Skiby. Tadeusz Skiba był pracownikiem Lubelskiej Izby Rolniczej, był pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był nauczycielem, przede wszystkim był rolnikiem. No i był zwykłym człowiekiem, jednocześnie bardzo niezwykłym, bardzo uczciwym, rzetelnym, pracowitym i pomocnym innym ludziom. Uczestnicy zabawy mieli okazję wykazać się wiedzą w dziedzinie produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, warzywnictwa oraz wiedzy o samorządzie rolniczym. Poziom wiedzy, powiem tak, jest bardzo wysoki, jeśli chodzi o testy, które uczniowie rozwiązywali. Jeśli chodzi o ilość punktów, bardzo na podobnym poziomie. I co pragnę zaznaczyć, największe trudności jednak uczniom co stwarzało? Jednak pytania, jeśli chodzi o ogrodnictwo i warzywnictwo i samorządu rolniczego. Uczniowie chętnie biorą udział w tego typu konkursach. Motywatorem jest nie tylko chęć sprawdzenia się w gronie rówieśników, ale także atrakcyjne nagrody. Chcą się też sprawdzić swoją wiedzę, to jest zawsze jakiś taki kontakt z innymi uczniami, z innymi nauczycielami. Myślę, że jeździmy na takie konkursy. Są w tamtym roku w naszej szkoły uczennica była na przykład finalistką Olimpiady Centralnej, ale z żywienia, czyli OWIUR, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Natomiast agrobiznes się nie odbył, ale też braliśmy kiedyś udział, kiedyś też mieliśmy laureatów takiego konkursu. Czyli są takie konkursy, no i myślę, że się zawsze znajdą. Tak. Czasami trzeba trochę ich zdopingować, że tak powiem brzydko, ale znajdą się chętnie. Ostatnim etapem konkursu był pisemny test wiedzy rolniczej. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobył Kamil Skiba z zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Zwycięzca otrzymał nagrodę główną o wartości 3000 zł.
Uczniowie, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce, zostali nagrodzeni kwotami 2 i 1000 zł. Pozostali uczestnicy etapu finałowego otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. Wszyscy nagrodzeni zostali również licznymi upominkami rzeczowymi. Konkurs był dość trudny, ponieważ to nie jest tylko z jednej dziedziny, lecz był on z wielu dziedzin, z produkcji roślinnej, z produkcji zwierzęcej i było sporo o ochronie środków, o nawozach, więc wiedza była naprawdę potrzebna ze wszystkich przedmiotów. Patronat nad konkursem objął lubelski kurator oświaty. W trakcie finału odczytany został list od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Organizatorzy już teraz zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu wiedzy rolniczej imienia Tadeusza Skiby. Spadki cen oferowanych za pszenicę konsumpcyjną i paszową, minimalna korekta w dół pszenżyta, niewielkie wzrosty pozostałych zbóż i żywca wołowego oraz wyraźniejsze korekty w górę rzepaku, żywca wieprzowego i brojlerów kurzych. Tak w największym skrócie wyglądał ostatni tydzień w skupach płodów rolnych. W obie strony w ostatnim tygodniu zmieniały się wartości widełek cenowych w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Widać to po zmianach skrajnych cen dla Polski. Minimalna zyskała 120 zł, a maksymalna obniżyła się o 100. Korekt w dół było jednak nieco więcej i w efekcie średnia krajowa spadła o 55 zł i ma wartość poniżej 1600 zł za tonę. Poniżej 1500 zł za tonę spadła w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za tonę pszenicy paszowej. W 7 dni jej wartość obniżyła się o 30 zł. Podobnie jak na poprzedniej mapie, również tu widełki cenowe zmieniały się w obie strony i również skrajne ceny dla Polski zmieniały się w dwójnasób. Minimalna wzrosła o 50, a maksymalna spadła o 70 zł. Zwiększyły się w ostatnim tygodniu obie skrajne ceny dla Polski za tonę pszenżyta. Maksymalna zyskała 10, a minimalna powiększyła się o 60 zł. Widełki cenowe w większości miejsc powiększały się, ale z cenami pośrednimi było nieco gorzej. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku średniej krajowej o 8 zł. Pierwszym zbożem w naszym raporcie cenowym, którego średnia cena w ostatnim tygodniu zyskiwała, jest żyto konsumpcyjne. Średnia krajowa zyskała bowiem w ostatnim tygodniu 16 zł. Po widełkach cenowych tych pozytywnych zmian aż tak nie widać. W wielu miejscach obniżki, które m.in. o 70 zł zmniejszyły maksymalną cenę dla Polski. Więcej pozytywnych niż negatywnych zmian widać na mapie jęczmienia. W ostatnim tygodniu korekty widełek cenowych w większości w górę. Już wszędzie ceny są czterocyfrowe, co oznacza wzrost minimalnej dla Polski o 50 zł. O 40 zł spadła natomiast maksymalna cena dla kraju, ale średnia krajowa w górę, dokładnie o 26 zł. W trzech województwach nanosiliśmy zmiany widełek cenowych za tonę owsa konsumpcyjnego. Zmiany te pociągnęły za sobą wyraźną korektę minimalnej dla Polski, która powiększyła się o 150 zł. Maksymalna cena pozostała na tym samym poziomie, z kolei średnia krajowa zyskała 32 zł. Na poziomie ponad 1400 zł umocniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa kukurydzy suchej, zyskując kolejne 19 zł. Zmiany widełek cenowych głównie na plus, dotyczyły one także skrajnych dla Polski. Minimalna zyskała 60 zł, a maksymalna dwa razy tyle. W skali miesiąca kukurydza zyskuje ponad 40%. Niemal 30% wzrost w skali miesiąca ma średnia krajowa cena rzepaku. W ostatnich 7 dniach kolejne zwyżki cen w całym kraju dały średniej podwyższenie się o 90 zł i przekroczenie progu 4000 zł. Wyraźnie zyskiwały także skrajne ceny dla Polski, maksymalna 80, a minimalna nawet 310 zł. Kolejne zwyżki cen żywca wieprzowego. W skali miesiąca kilogram zyskuje już średnio prawie 70%. W ostatnim tygodniu średnia cena dla Polski podniosła się o kolejne 39 groszy, osiągając cenę 6 zł. 60 groszy. W poszczególnych województwach widełki cenowe w górę, a wraz z nimi skrajne dla Polski. Maksymalna 50 groszy, a minimalna o 80. Już w prawie połowie województw najwyższe ceny oferowane za kilogram żywca wołowego to 13 i więcej złotych. Ta maksymalna zyskała w ostatnim tygodniu 50 groszy. Z kolei cena minimalna powiększyła się o 5 razy mniej. Średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 21 groszy i po powolnych wzrostach osiągnęła wreszcie poziom ponad 11 zł. Umacnia się ponad poziomem 6 zł średnia krajowa cena za kilogram brojlerów kurzych. W ostatnim tygodniu zyskała ona kolejne 29 groszy. Niemal w każdym województwie widełki cenowe rosły. Wraz z tymi wzrostami powiększyły się również skrajne ceny dla Polski. Maksymalna zyskała 60 groszy, a minimalna powiększyła się o 46. A teraz już czas na kolejną porcję informacji od naszych przedstawicieli terenowych, co dzieje się na polach na terenie całego kraju. Zapraszam.
Cześć, witajcie. Kończy się tydzień 11, więc mamy okazję podsumować ostatnie dwie dekady marca. Co się u nas działo na północy? No cóż, rzepak jest już po pierwszej dawce, te słabsze pszenice też. Z lepszymi pszenicami jest teraz problem, ponieważ rolnicy, obawiając się uszkodzeń mrozowych, ewentualnie zbytniego rozkrzewienia, wstrzymywali tą pierwszą dawkę i na dzień dzisiejszy jest troszeczkę sucho, nie bardzo te nawozy mają w czym się rozpuścić, więc robi się pomału problem. Poza tym kończy się w bobiku, trwają prace przygotowawcze pod uprawę jarę i to chyba będzie temat następnych dni, czyli dokończenie tych prac związanych z przygotowaniem, jakieś oborniki, gnojowice, ostatnie wapnowanie czy nawożenie wieloskładnikowe. Też trzeba będzie dokończyć nawożenie zbóż jarych pierwszą dawką i zaraz pójdzie druga dawka w rzepak. Problemem jest na pewno stan roślin, bo choć w dzień mamy po kilkanaście stopni, to noce są bardzo zimne. Dzisiaj jest trzecia noc bez przymrozku, a tak to zawsze było poniżej zera. Więc mimo, że minęły 3 tygodnie od zastosowania pierwszych nawozów, efektów praktycznie nie ma. Co bardziej niecierpliwi rolnicy stosowali nawet nawożenie dolistne, ale reakcji na to też nie ma. No po prostu przy takiej pogodzie roślina nie pobiera ani z korzenia, ani z liścia i to się nie zmieni, póki się nie ociepli. W najbliższym czasie też no niestety rolnicy, którzy nie zakupili nawozów do tej pory, będą marnowali czas i energię na poszukiwanie kolejnych dawek azotu pod uprawy, a niektórzy nie mają jeszcze pierwszej. Więc z tym może być problem, bo nie dość, że jest drogo, to nawozy są trudno dostępne. Także na Mazurach sezon już jest w pełni, ale czekamy na wodę i przede wszystkim na ocieplenie, żeby się pola zazieleniły, bo na razie są bardziej fioletowe, sine niż zielone, ale jak przyjdzie się po to, to się zmieni. Pozdrawiam z Mazur, cześć! Cześć! Na Dolnym Śląsku, jak i na Opolszczyźnie już jesteśmy dawno po pierwszej dawce rzepaku. W tym samym czasie część gospodarzy zdecydowało się też na pierwszą dawkę w pszenicy ozimej. Natomiast pozostali w tym tygodniu starają się wysiewać pierwszy azot pod pszenicę ozimą. To, co na pewno wszystkich martwi, to to, co się dzieje w polach. Jak widzimy, piach jest straszny, susza ogromna, rośliny nie ciągną tego azotu tak, jak powinny. Mamy delikatny spadek temperatur, ale kolejne tygodnie pokazują, że te temperatury będą coraz wyższe. Rolnicy też na Dolnym Śląsku sieją jęczmień jary. No i to, na co warto zwrócić uwagę, to na pewno to, że warto się przejść na swoje pola rzepaku, sprawdzić żółte naczynia, bo wystarczyło kilka ciepłych dni i chowacze się popojawiały. Dlatego wraz z poprawą temperatur powinniśmy powoli zaczynać zastanawiać się nad ewentualnym zabezpieczeniem upraw. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, powodzenia, cześć! Cześć, dzisiaj kilka słów o tym, co działo się w ciągu ostatniego tygodnia na polach na Podlasiu. Zacznijmy od pogody. W ciągu dnia 8-11 stopni, w ciągu nocy przymrozki, które nie odpuściły do dzisiaj, sobota 19 marca i mieliśmy minus 6 na termometrze. Co wykonywano na polach? Intensywne nawożenie obornikiem, gnojówką i gnojowicą. Przygotowanie pól pod zasiewy kukurydzy. Na tym skupialiśmy się najbardziej, szczególnie w regionach, gdzie jest skupisko gospodarstw nastawionych na produkcję mleka. Dodatkowo pierwsze dawki nawozów azotowych w rzepaku i w zbożach ozimych. Poza tym na Podlasiu w południowej części mamy też uprawy sadownicze, jabłonie, porzeczkę, aronię. Tutaj sadownicy przygotowywali sady do wjazdu pierwszymi zabiegami chemicznymi. Co wykonywano? W ciągu zimy wykonuje się cięcie zimowe, tak zwane odmładzające, jest bardzo dużo gałęzi, trzeba je sprzątnąć, aby można było wjechać traktorem, opryskiwaczem i wykonać zabiegi ochrony roślin. Na tym się skupialiśmy w tym tygodniu na Podlasiu. Miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach spadnie deszcz. Myślę, że pozostałe regiony, cała Polska ma też taki sam problem, jak i my na Podlasiu. Brakuje wody. Coraz bardziej sucho robi się na polach. Także czekamy na deszcz i czekamy na kolejne spotkanie ze mną. Cześć! Cześć, witam z Lubuskiego. Jeżeli chodzi o zimę tegoroczną, no to ona niestety nie przyniosła nam w ogóle opadów śniegu.
Za to były intensywne deszcze, które końcówką lutego uniemożliwiały pracę związaną z aplikacją nawozów potasowych. W tym momencie mamy suszę. Rolnicy tak naprawdę w tym momencie są na terenie województwa lubuskiego po aplikacji pierwszej dawki nawozów azotowych i azotowych siarką. Jeżeli chodzi o dawki, no to w rzepakach rolnicy ustalali dawkę na poziomie 80-160 kg azotu na hektar. W przypadku zbóż, no to tutaj dawka była od 60 do 80 kg azotu na hektar. Tak naprawdę w tym momencie część gospodarstw zdecydowała się na aplikację drugiej dawki nawozu azotowego. Temperatury troszeczkę nam podskoczyły i to pozwoli nam na wykonywanie zabiegów herbicydowych w uprawach. W tym momencie tak naprawdę mamy prace związane z zasiewem zbóż jarych oraz przygotowaniem pól pod uprawę kukurydzy. Pozdrawiam z Lubuskiego. Aplikacja pierwszej dawki azotu w rzepaku ozimym jest już zakończona. Inaczej sytuacja wygląda w zbożach ozimych. W poprzednim tygodniu mieliśmy niskie temperatury w nocy sięgające minus 5, minus 7 stopni Celsjusza, więc nie wszystkie gospodarstwa zdecydowały się na aplikację pierwszej dawki nawozów ze względu na obawy przed rozhartowaniem. Ten tydzień będzie nefralgiczny. Uważam, że wszystkie gospodarstwa powinny zastosować azot w pierwszej dawce na zboża ozime. Jest już dosyć późno. Powinniśmy łapać wilgoć, która jest jeszcze. No, pamiętajmy również o tym, że aby nawozy zadziałały, składniki pokarmowe były pobrane przez system korzeniowy roślin. Granule nawozów muszą się rozpuścić, składniki pokarmowe muszą przejść do roztworu glebowego. W przyszłym tygodniu będą również aplikowane nawozy potasowe w przypadku zasiewów kukurydzy. Te gospodarstwa, które są nastawione na produkcję zwierzęcą, będą wysiewały nawozy naturalne. Witam serdecznie z Wielkopolski, jeżeli chodzi o mój rejon. Pogoda długoterminowa, można powiedzieć, że prawie się sprawdziła. Mieliśmy od 10 do 12 stopni Celsjusza, a czasami pojawiła się nawet 14. Niestety lokalnie wystąpiły przymrozki od minus 3 do minus 5 stopni Celsjusza. Rolnicy zaniechali zabiegów herbicydowych i była to bardzo dobra decyzja. Jeżeli chodzi o bieżący tydzień i intensywność prac polowych, można powiedzieć, że była uproszczona uprawa, wysiew nawozów wieloskładnikowych, czy też wywożenie obornika i gnojowicy oraz wapnowanie tych pól, gdzie było to konieczne. W bieżącym tygodniu na pewno ruszą jeszcze zasiewy jęczmienia jarego, a w kolejnym tygodniu prawdopodobnie będą pierwsze zasiewy buraka cukrowego. Niestety, w naszym regionie obecnie jest bardzo sucho i niezbędne są na chwilę obecną opady atmosferyczne. Serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry. Pozdrawiam Was serdecznie z Lubelszczyzny, na której, jak doskonale widać za mną, jest zero chmur. I to jest właśnie największym problemem, jaki mamy w ostatnim czasie, dlatego że na horyzoncie nie widać opadów przez najbliższe jeszcze kilka bądź kilkanaście dni. Mamy zboża, które trzeba krzewić, mamy nawozy, które są wysiane na pola i nie mamy jak ich przemieścić w zasięg systemu korzeniowego. To jest naprawdę duży problem tej wiosny, dlatego że po prostu spotkała nas od samego początku susza. Zdecydowanie wygrali ci, którzy aplikowali nawozy już w pierwszych dniach marca. Zdecydowanie w najgorszej sytuacji są osoby, które mają późno siane pszenice, na przykład po burakach, które są w fazie szpilki. Nie ma sposobu, żeby je teraz dokrzewić, jeżeli te nawozy nie zostały już wcześniej zaaplikowane i nie została wykorzystana ta wilgoć, która w glebie była. Będziemy przyglądać się tym uprawom w najbliższym czasie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego tygodnia. W minionym tygodniu na Mazowszu dalej rozsiewane były nawozy azotowe. Praktycznie na pierwszą dawkę to już był ostatni dzwonek. Kto tego nie zrobił, warto zastanowić się szybko nad rozsianiem tych nawozów. Niektórzy rolnicy już stosowali drugie dawki w rzepaku. Tak jak widać za mną, zaczęto już siewy zbóż jarych. Tutaj za mną wsiany był owies. Co jeszcze
można by w przyszłym tygodniu robić to oczywiście dalsze przygotowywanie pól pod siewy kukurydzy, wywożenie obornika i orka pod te uprawy. Zalecałbym również rozsiew nawozów NPK i nawozów azotowych na użytki zielone. Dobrze, gdyby to na użytki zielone pierwsza dawka to był azot z siarką. Cześć, mamy już połowę marca i pogoda nam się powoli zaczyna poprawiać. Temperatury przekraczają już w dzień powyżej 10 stopni Celsjusza, ale dalej w nocy spadają poniżej zera. W niektórych miejscach widoczna jest taka susza gołym okiem. Rolnicy próbują coś robić na tych polach, ale niestety kurzy się. Nawożenie. Nawożenie odbywa się zwłaszcza w zbożach ozimych. Pierwsza dawka, ewentualnie już druga dawka w rzepakach. Deszcz pojawił się w tym tygodniu, ale spadł głównie na Śląsku, Małopolsce, w centralnej i południowej części tych województw i bardzo w niewielki sposób, w niewielkiej ilości na Podkarpaciu, na południu województwa. Prace polowe, które są wykonywane, to też są już uprawki pod kątem siewu zbóż jarych i nawożenie również nawozami wieloskładnikowymi. W przyszłym tygodniu pewnie będą dalej trwały próby zastosowania pierwszej dawki w zbożach, pewnie drugie dawki w rzepaku, ale wielu rolników wstrzymuje nawożenie ze względów na brak opadów, które prawdopodobnie pojawią się teraz wedle prognoz za jakieś 2 tygodnie. Pozdrawiam, cześć! Wspólnym mianownikiem we wszystkich wypowiedziach moich kolegów i koleżanek była susza. I faktycznie na terenie całego kraju wody brakuje, również tak samo jest i u nas. Jeśli chodzi o mój rejon, to trwa intensywna aplikacja nawozów azotowych. Już tak naprawdę wszyscy wyjechali w pole. Niezależnie od tego, jak taką strategię przyjęli, to jest ostatni moment na zastosowanie azotu. Dlaczego mówię o strategii? Ponieważ jest to dosyć trudny rok. Po pierwsze, ceny środków do produkcji rolnej bardzo wzrosły, ceny paliwa. Dodatkowo mamy cały czas zimną wiosnę, non-stop występują przymrozki i każdy inaczej podejmuje decyzję o nawożeniu. Ci, którzy zdecydowali się zastosować nawozy azotowe nawet już 2 tygodnie temu w zbożach czy w rzepaku, podnieśli ryzyko takie, że mogli rozhartować rośliny, ale ich nawozy rozpuściły się, ponieważ gleba była jeszcze wilgotna. Teraz, nawet na tej plantacji, na której jestem, granulki nawozu leżą na wierzchu. Nie mają one praktycznie szans na rozpuszczenie się i ten nawóz czeka na deszcz. Kto podjął lepszą decyzję? Zobaczymy, ponieważ uszkodzenia mrozowe dopiero teraz będą widoczne, jak zrobi się ciepło. Jeżeli chodzi o inne prace na polach, to trwa intensywny również siew zbóż jarych. Siany jest owiec, siane są już również pszenice jare. Trwa również przygotowanie pól pod zasiewy kukurydzy, no i lada chwila ruszą zasiewy buraków cukrowych. A teraz pytanie konkursowe. Dla tych, którzy oglądali uważnie, nie powinno być problemu. Dotyczy ono właśnie żółtych naczyń. Pytanie brzmi tak. Który z przedstawicieli terenowych w dzisiejszej relacji z pól ze swojego regionu wspominał o naczyniach żółtych, które należy już rozstawić na plantacjach rzepaku? Nagrodą jest 5 leksykonów nawożenia, które roześlemy do Was za pomocą kurierów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.